Siódma rano, miejscowość Kucerz, Wisła, której poziom wygląda na to, że się trochę podniósł. Jest po siódmej, jestem cały czas w pobliżu miejscowości Kucerz nad Wisłą. Słońce w pełni. Słońce właśnie wschodzi. Jak widać, tutaj zostało kilka opuszczonych domostw nad Wisłą. Za kilka minut dojdę do pierwszego miejsca historycznego w dniu dzisiejszym. Piękny, słoneczny, lutowy dzień. Tego nie będzie widać, ale trzeba uwierzyć na słowo, że po drugiej stronie, niemalże dokładnie na wprost, za Wisłą, która znajduje się w odległości pół kilometra od miejsca, w którym stoję, znajdują się ruiny największego zamku na ziemi dobrzyńskiej, jako że tam usytuowana jest miejscowość Bobrowniki. Jestem tutaj w lesie i na chwilę przenieśmy się w czasy drugiej RP, dokładnie do roku 1920. Otóż tutaj w okolicy zginął porucznik marynarki Jerzy Pieszkański, który dowodził statkiem ORP Moniuszko wchodzącym w skład 3. Dywizjonu statków uzbrojonych flotylli Wiślanej. Jak do tego doszło? Otóż ORP Moniuszko został uszkodzony w wyniku ostrzału bolszewików operujących w okolicach Bobrownik i zamku. Polska załoga dotarła na przeciwległy brzeg Wisły w okolicy Mikorzyna i wsi Włoszyca, gdzie to też się znajduje. Żołdacy spod znaku Czerwonej Gwiazdy przeprawili się na drugi brzeg w liczbie takiej, że odnieśli sukces, że tak powiem, w cudzysłowie. Porucznik Pieszkański został niestety dobity bagnetem. Część pozostałej przy życiu załogi poddała się i poszła do niewoli. Bolszewicy zostali wyparci później na wschodni brzeg dzięki przybyciu żołnierzy generała Edmunda Hausera z Torunia. Jeżeli ktoś z oglądających ma ochotę dowiedzieć się więcej na temat osoby porucznika i wydarzeń, które rozegrały się w okolicy dnia 14 sierpnia 1920 roku, to w tempie szybkim w tym wypadku warto uruchomić internet i osobiście polecam udanie się do biblioteki. Prawda jest taka, że książka jest zawsze o wiele ciekawsza, jest wiarygodniejszym źródłem. Jednakże niektóre artykuły, chociażby na Wikipedii, zaopatrzone są w przypisy i bibliografię, co oznacza, że autor bazował na rzetelnych źródłach. Tak rzecz się ma z tekstem na tej stronie odnośnie postaci porucznika Jerzego Pieszkańskiego. Polecam jeszcze jedną stronę internetową, jest bardzo ciekawa, którą, żeby odnaleźć, należy wpisać następującą frazę. Porucznik marynarki Jerzy Pieszkański, open catching. Co tam znajdziemy? Otóż znajdziemy tam dwa fragmenty tekstu odnośnie tragicznych wydarzeń, jakie się tutaj rozegrały, o których to wspomniałem, autorstwa historyków związanych z Włocławkiem. Jeden z fragmentów pochodzi z książki Włocławek 1920 w obronie Wisły autorstwa pana Tomasza Dzikiego. Drugi natomiast znajduje się w książce Kujawy Wschodnie i Ziemia Dobrzyńska w II Rzeczypospolitej autorstwa pani Hanny Szczechowicz. Jest to strona internetowa dedykowana miłośnikom historii, którzy lubią spędzać czas bardzo aktywnie.
Autorzy tej strony proponują grę terenową, do której potrzebny jest kompas, GPS, może być z telefonu, a także kondycja fizyczna. Celem gry jest odnalezienie skrzynki, skrytki. W tym wypadku jest to rodzaj zwany multi-cage, typ skrzynki wiążący minimum dwa różne, w tym przypadku tutaj trzy miejsca. Najpierw trzeba udać się na grób porucznika Pieszkańskiego, który znajduje się na cmentarzu komunalnym we Włocławku. Tam postępować według wskazówek. W drugim etapie dotrzeć do drogowskazu wyznaczającego drogę do pomnika, przy którym się teraz znajduje, i postępować dalej według wskazówek. Etap trzeci to bezpośrednia okolica pomnika ustawionego w miejscu śmierci porucznika. Tutaj też postępujemy zgodnie ze wskazówkami. A następnie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie lokalizujemy położenie skrzynki, która gdzieś tutaj się właśnie znajduje. Nie wiem gdzie, mam nadzieję, że wezmę udział w niedalekiej przyszłości w tej grze, a także może osoby, które oglądają ten filmik. We wnętrzu tej skrzynki umieszczono ciekawe materiały związane z tematem, o którym opowiadam, certyfikat, który znalazca może zabrać ze sobą, a także hasło do logowania na stronie, gdzie znalazca może się pochwalić, że odnalazł skrzynkę, która to znajduje się ukryta gdzieś tutaj w pobliżu, jak wspomniałem. Ruszam dalej na północ. Mamy lutowy poranek, nie jest wcale tak zimno, pogoda jest fajna. Tutaj znalazłem kostkę soli, z której to korzysta zwierzyna udająca się zapewne do naturalnego wodopoju, jakim jest Wisła. I sobie uzupełnia ją sarenki i inne jelonki, a także łosie, minerały. Idę dalej. Lewą stroną asfaltu, niedzielny poranek. Fajna pogoda, ostatnio padały deszcze, co było nietypowe jak na luty, chociaż od wielu, wielu lat mamy globalne ocieplenie i z drugiej strony nie jest to dziwne. Kieruję się do miejscowości Przypust, gdzie znajduje się drewniany kościół. I tam opowiem trochę o historii tego miejsca, o ile dotrę. A zobaczę, jak będę dysponował czasem, to może nawet odwiedzę położoną przy Wiśle Nieszawę. Teraz się żegnam. Później się z Lubaniem przywitamy. Idę dalej. Teraz szutrem. Tutaj za mną znajduje się Wisła w odległości kilkuset metrów. Zaraz osiągnę Przypust. Myślę, że dobrym pomysłem byłoby zainstalowanie na takich oznaczeniach naklejki z kodem do pobrania na smartfona, i tam w tej aplikacji, którą by się pobrało, znajdowałaby się jakaś mapa rowerowa z atrakcjami turystycznymi w okolicy. Jest jeszcze też druga taka sprawa. Podczas moich w sumie dosyć licznych podróży pieszych i wcześniej rowerowych widziałem takie oznaczenia szlaków w ogóle w bardzo absurdalnych miejscach, w których w ogóle nie powinny się znaleźć takie oznaczenia. Bo tam nikt rowerem nie jeździ. Znajduję się w Przypuście. I przede mną, jak widać, fajny drewniany kościół.
można powiedzieć, że pośród pól za kościołem znajduje się Wisła w tamtym kierunku, dosłownie w odległości kilkuset metrów. Pierwsza wzmianka o przepuście pojawiła się w tak zwanym falsyfikacie mogileńskim, który potwierdzał pierwotne uposażenie klasztoru w Mogilnie przez Bolesława Śmiałego w 1065 roku. Dokument, który wymieniłem, został sporządzony w połowie XII wieku. Przypust został wspomniany w owym pergaminie razem ze Słońskiem. Słońsk w dzisiejszych czasach to peryferia Ciechocinka, który był wówczas siedzibą kasztelanii. W czasach dzisiejszych przypust to wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie aleksandrowskim, w gminie Waganiec. Przypust zamieszkuje około 80 mieszkańców. Opowiadając o okolicy, w znacznej mierze będę bazował na publikacji księdza Witolda Kujawskiego i tekście dotyczącym przypustu zamieszczonym w książce parafii diecezji włocławskiej, ale nie tylko. Ksiądz Witold Kujawski podaje za panem profesorem Stanisławem Arnoldem, że istniało wielkie prawdopodobieństwo, iż istniał tutaj grób należący do biskupów płockich. Prawdopodobnie po 1150 roku przeszedł w ręce królewskie. Miejsce było strategiczne ze względu na położenie na wzniesieniu tuż nad brzegiem Wisły. Warownia miała kontrolować przeprawę i żeglugę na rzece. W 1274 roku żona Kazimierza I Kujawskiego, Eufrozyna, nadała przypustowi prawa miejskie. W 1308 roku miejscowość należąca wówczas do Władysława Łokietka została zastawiona biskupowi włocławskiemu Gerwardowi w zamian za pożyczkę. Z kolei biskup Gerward wydatnie przyczynił się poprzez swoją agitację u papieża w Awinionie do uzyskania korony dla Władysława Łokietka. Wygląda na to, że parafia istniała już w XII wieku i należała do biskupów płockich. Jednak pierwsza znana wzmianka pisemna o parafii w przypuście nosi datę 3 września 1321 roku. Świadczy o tym dokument, w którym miejscowość została wymieniona jako należąca do biskupów włocławskich. Pergamin został wystawiony w Rawie Mazowieckiej pod datą, którą wspomniałem. Treść dokumentu dotyczyła rozstrzygnięcia sporu odnośnie kilku parafii pomiędzy biskupem Gerwardem a płockim Florianem. Sędziami byli arcybiskup gnieźnieński Jarosław i biskup poznański Domarat. Wyrok sądu został potwierdzony przez papieża Jana XXII dopiero 6 lat później, w 1327 roku, poprzez wydanie stosownej bulli. Wraz z relokacją Nieszawy przez króla Kazimierza Jagiellończyka w 1460 roku przypust zaczął tracić na znaczeniu i z czasem utracił prawa miejskie. Wraz z pobudowaniem w Nieszawie kościoła murowanego w pierwszej ćwierci XVI wieku przeniesiono także siedzibę parafii do kościoła świętej Jadwigi w Nieszawie. Nie zachował się dokładny opis kościoła z okresu średniowiecza. Świątynia miała dwa wyzwania, świętej Marii Magdaleny i świętego Stanisława. Pierwsza wzmianka o tym pojawiła się w zapiskach z wizytacji przeprowadzonej z polecenia biskupa Rozdrażewskiego w 1598 roku. Kościół w przypuście od początku był konstrukcją drewnianą. Ze względu na użyty materiał musiał być często remontowany. Co ciekawe i zaskakujące, świątynia przetrwała prawdopodobnie okres potopu szwedzkiego. W okolicach 1750 roku za sprawą proboszcza nieszawskiego pana Dunina kościół został wyremontowany i odbudowany, jako że jego stan był wówczas fatalny. Remont okazał się niewystarczający i kiepsko wykonany. Świadczy o tym zachowany opis budynku z 1761 roku. Koniec budowli był taki, że kościół spłonął podobno od trafienia piorunem około 1800 roku. W 1806 roku, jak podaje ksiądz Witold Kujawski, wystawiono nowy kościół. Nowo powstała świątynia również nie była wykonana zbyt dobrze. W 1840 roku myślano o rozbiórce, jednak dzięki ofiarności parafian dokonano niezbędnych remontów. Specyfikacja użytego materiału, jakim jest drewno, sprawia, że remonty takich konstrukcji trzeba co jakiś czas powtarzać. W 2014 i 2015 roku
przeprowadzono w przypuście badania archeologiczne, w których uczestniczyli m.in. pani dr Alicja Drost i pan dr Krystian Łuczak. Badaniami objęto wnętrze kościoła, bliskie sąsiedztwo, wzniesienie zwane Lisią Górą, także teren pomiędzy Wysoczyzną i brzegiem Wisły. W obrębie świątyni znaleziono szczątki kostne, które stanowiły prawdopodobnie przykościelne cmentarzysko. Nie potwierdzono, że w tym miejscu, gdzie stoi dzisiaj kościół, istniał gród. Więcej o badaniach archeologicznych wymienionej dwójki naukowców można przeczytać w tekście zamieszczonym w roczniku muzealnym, tom 16, wydanym przez Muzeum Ziemi Kujawskiej Dobrzyńskiej we Włocławku. Autorzy artykułu nawiązali do badań weryfikacyjnych z lat wcześniejszych autorstwa pana Arkadiusza Chorąziaka i pana profesora Leszka Kajzera, który to tak bardzo upodobał sobie badanie budowli rezydencjonalno obronnych na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej, czego owocem były liczne bardzo ciekawe publikacje o tym traktujące. Badania te przeprowadzono w 1992 roku. Efektem było odnalezienie późno-średniowiecznych i nowożytnych śladów bytności człowieka, także wysunięcie hipotezy o tym, że ewentualny gród mógł istnieć na końcu cypla wyrzynającego się w rzekę Wisłę i z czasem został zniszczony przez nurt rzeki. Rzeki, która przecież przez wiele wieków zmieniała nieco swój bieg, tworząc zakola. Zmiany były powodowane siłą natury i być może większą lub mniejszą ingerencją ludzką. O badaniach z 1992 roku więcej można przeczytać w artykule wymienionej dwójki naukowców pod tytułem Archeologiczna weryfikacja grodzisk i kopców podworskich na obszarze Kujaw Brzeskich i Ziemi Dobrzyńskiej w zapiskach kujawsko-dobrzyńskich Archeologia i etnologia nr 11 z 1997 roku. W tekście archeologów zamieszczonym we wspomnianym roczniku muzealnym była też informacja, że w 2016 roku w Wiśle na wysokości przypustu przeprowadzono badania dna rzeki. Nie znaleziono tam śladów, które wskazywałyby na istnienie brodu lub innych artefaktów w przeszłości. Co ciekawe, zastosowano echosondy, urządzenia zaawansowane technologicznie, może bardziej lub mniej, ale podobne do tych, jakie używają wędkarze polujący na drapieżnika w rzece i jak i ci, którzy próbują łowić wielkie karpie na wodach stojących. No, trzeba też pamiętać, że jest to rzeka, materiał z dna ulega przemieszczeniu wraz z prądem, nurtem rzeki, w tym przypadku w kierunku północnym, z biegiem lat. I być może właśnie z tego powodu materiał znajdujący się na dnie rzeki, który mógłby być jakimiś artefaktami przeszłości, ulega szybszej destrukcji niż w wodzie stojącej. W czasach, kiedy nasz region eksplorował pan profesor Leszek Kajzer, naukowcy nie dysponowali taką techniką, jaka jest dostępna obecnie. Przykładowo kilka dni temu przeczytałem o odkryciu grobowców megalitycznych w pobliżu Gopła we wsi Mietlica, w której to znajdują się pozostałości po grodzisku. Miejsce to miałem przyjemność zwiedzić w zeszłym roku i to dość spontanicznie. Odkrycia dokonali archeologowie ze Stowarzyszenia Poszukiwawczo-Badawczego GAL. Obiekty namierzono przypadkowo, analizując teren skanowany wcześniej laserowo w technologii LIDAR. Potwierdzono trzy obiekty: nasypy w kształcie wydłużonego trapezu długości około 60 metrów. Wcześniej były pokryte prawdopodobnie kamieniami. Z ciekawostek odnośnie przypustu warto powiedzieć, że we wrześniu 1410 roku na wysokości miejscowości przeprawiał się na drugą stronę Wisły sam król Władysław Jagiełło przez tak zwany most łyżwowy, którym wcześniej armia polska wyruszająca na ziemię zakonne przeprawiała się pod Czerwińskiem. Kilka razy w roku odbywa się, z tego co się zorientowałem, tutaj msza. Istnieje także możliwość zwiedzenia kościoła wewnątrz po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednimi osobami, pracownikami Urzędu Gminy Miasta w Nieszawie bodajże.
czy też w Aleksandrowie, nie pamiętam dokładnie. Jeszcze dopowiem kilka zdań. Na niektórych stronach internetowych osób interesujących się historią można znaleźć informację, że obecny kościół drewniany z przypustu został sprowadzony z ziemi dobrzyńskiej w 1779 roku. No i podawana jest miejscowość Nowogród, Nowogródek z okolic Golubia Dobrzynia. Inni podają, że Lipna. Wspomniana pani Alicja Drost twierdzi, że jest to raczej mało prawdopodobne i chodziło być może o transport drewna na budowę kościoła z drugiego brzegu Wisły, z ziemi dobrzyńskiej, która na tej wysokości w sąsiedztwie przypustu była i do dzisiaj jest zasobniejsza w lasy. Wątpliwości co do tego, że kościół w przypuście powstał na Kujawach, nie mieli natomiast pracownicy Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie i historycy kościoła, którzy zgodni są, że świątynia została ponownie zbudowana w 1806 roku. Jeżeli chodzi o pierwszą z wymienionych instytucji, to efekt pracy w postaci tak zwanej białej karty i opisu budynku znajduje się w siedzibie konserwatora zabytków we Włocławku. Kościół został wpisany do rejestru zabytków pod numerem 26A łamane na 310 w dniu 17 lutego 1981 roku. Zachował się szczegółowy i fachowy opis, z którego możemy wyczytać, jak wygląda konstrukcja, jakie użyto materiały do budowy kościoła, że wszelkie niuanse techniczne, jednym słowem, jak prezentował się budynek z zewnątrz i wewnątrz na początku lat 90. W adnotacji pracownicy Urzędu Konserwatora Zabytków napisali, że na tamten czas kościół wymagał wykonania remontu zabezpieczającego. Stwierdzono znaczne uszkodzenie belek, podwalin, zrębowych i szalunku, elementy więźby dachowej miejscowo uszkodzone przez działanie owadów. Odnotowano także zniszczenia powierzchniowe krokwi. Kubatura budynku to 1130 m sześciennych, a powierzchnia to 130 m kwadratowych. Po II wojnie światowej wykonano pierwsze prace remontowe. W 1946 roku nastąpił remont pokrycia dachowego i częściowa wymiana szalowania. W 1948 roku naprawa podmurówki. W 1955 roku pokryto dach gątem. A tak jak wspomniałem, kościoły drewniane wymagają częstych remontów. Jeżeli chodzi o czasy nam współczesne, to trzeba wspomnieć, że w 2018 roku doszło do remontu generalnego dachu, ścian zrębowych oraz wieżyczki. Natrafiłem także na informacje pochodzące ze strony Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego, że w 2021 roku w lipcu zatwierdzono sumę 50 tysięcy złotych na remont wnętrza kościoła. Wspomniałem wcześniej o historykach kościoła. W przypadku przypustu diecezji włocławskiej wielką pracę w tym względzie wykonał profesor dr habilitowany ksiądz Witold Konstanty Kujawski, autor wielu opracowań i artykułów. Jeden z tekstów traktujących o przypuście można znaleźć w jego książce pod tytułem Parafie diecezji włocławskiej, archidiakonaty kruszwicki i włocławski. To właśnie tam możemy przeczytać, że kościół spłonął około 1800 roku od trafienia piorunem i że w 1806 roku wystawiono nowy. Za źródło ksiądz Kujawski podał dokument z wizytacji, który znajduje się w archiwum diecezjalnym we Włocławku. Za inne źródła w przypadku opracowania historii świątyni w przypuście służyły m.in. dokumenty z innych wizytacji, akta parafii Nieszawa znajdujące się w archiwum diecezjalnym, czy chociażby, cytuję, anszlagi kościołów reparacji potrzebujących w 1821 roku. No, słowo anszlag w tym przypadku oznacza prawdopodobnie ogłoszenie wywieszka. Warto powiedzieć kilka słów na temat osoby księdza Witolda Kujawskiego, który urodził się 27 czerwca 1938 roku. Ukończył wyższe seminarium duchowne we Włocławku, efektem czego było przyjęcie święceń kapłańskich w 1963 roku. W
1972 roku kończył studia z historii Kościoła na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, owocem czego było napisanie pracy pod tytułem Sieć parafialna diecezji włocławskiej od czasów najdawniejszych do końca XV wieku. W 1977 roku doktoryzował się poprzez obronę pracy pod tytułem Krzesław Skurozwęg jako wielki kanclerz koronny i biskup włocławski. W 1978 roku rozpoczął pracę w archiwum diecezjalnym we Włocławku. W trakcie tej pracy zwiózł z całej diecezji akta parafialne. Od 1980 roku wykładowca historii Kościoła w Polsce. W 1999 roku otrzymał tytuł doktora habilitowanego za pracę Kościelne dzieje Sieradza. Od 2000 roku był kierownikiem Katedry Nauk Pomocniczych Historii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Rok później przeniósł się na Uniwersytet Mikołaja Kopernika do Torunia, gdzie został pracownikiem Katedry Historii Kościoła Starożytnego. Ksiądz Witold Kujawski zmarł ponad miesiąc temu, dokładnie 30 grudnia 2021 roku w wieku 83 lat. Pochowany został w Smulniku, gdzie przez okres 22 lat był proboszczem. Pożegnany przez tłumy mieszkańców, pogrzeb miał miejsce 5 stycznia tego roku. To koniec mojej wizyty w Przypuście. Znalazłem drogę i zaoszczędzę trochę czasu, bo wpadłem na błyskotliwy pomysł, że odwiedzę jeszcze Nieszawę. W sumie będę późnym wieczorem we Włocławku. Spotkałem tutaj turystę lub mieszkańca Ciechocinka. Pan turysta czy mieszkaniec Ciechocinka? Ja mieszkaniec Ciechocinka, ale tutaj przyjeżdżam, bo tu jest takie zabytkowe miasteczko. No zgadzam się z tym. A co pan powie ciekawego o Nieszawie? Proszę? Co pan ciekawego o Nieszawie powie? No to był ten film nagrywany, pamiętam, na panie sierżancie. I te budyneczki są takie, każdy inny kształt, tylko troszkę zaniedbane, tak? Piękny ryneczek, no trzeba by go jakoś jeszcze fajnie zmodernizować. Myślę, że przydałyby się jakieś inwestycje, jakiś zakład oczywiście pracy też dla mieszkańców, tak. Bo miasto ma bardzo duży potencjał turystyczny tutaj ze względu właśnie, tak jak pan wspomniał, na liczne domy związane nawet niektóre ze znanymi postaciami, także budynki sakralne. Tam mamy, no nie widać teraz tego, ale tam mamy kościół. Tam jest też chyba jakiś zakon, klasztor, dobrze mówię? Jest Wisła i z tego co się zorientowałem, tutaj ma być robiony remont starego rynku, to prawda? Być może coś w tym jest, ja nie bardzo słyszałem, ale gdzieś tam mi się to przewinęło. Aha. I tak sobie pan z rodziną zapewne uda się na spacer. Z sąsiadką poszła z rodziną, bo tu przyjeżdżamy latem, bo fajnie jest promem przejechać na drugą stronę Wisły. Czyli warto się przejść przed niedzielnym rosołem? Tak, warto. No i to była piękna restauracja Jagiellonka, której już nie mam, bo można było porządnie obiad zjeść, dobry obiad, dobrej cenie. Czyli jakby tutaj polepszyła się infrastruktura w mieście, to pewnie myślę, turyści by też zaglądali, nie? Myślę, że tak, że jakaś kafejka by była taka od prawdziwego zdarzenia, czy kawkę, obiad można by... I pewnie turyści także z Ciechocinka. Tak, no przyjezdni są, przyjeżdżają i tu przychodzą, ale no nie ma gdzie się zatrzymać, tak? No dobrze, to dziękuję i życzę miłej niedzieli. Wszystkiego dobrego, do widzenia. Nieszawa to już blisko okolica Ciechocinka. Tutaj mamy prom,
który działa w sezonie. Prom działa w sezonie, ale ma to do siebie, że czasami się psuje i doświadczyłem właśnie tego, byłem świadkiem awarii, kiedy to z plecakiem w czasie mojej podróży po województwie chciałem się przeprawić z tamtej strony, bo tam dokuje właśnie z ziemi dobrzyńskiej tutaj na Kujawy. Znajduję się na starym rynku w Nieszawie, a przede mną Muzeum Stanisława Noakowskiego, które jest oddziałem Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. W dniu dzisiejszym jest czynne i gotowe na odwiedziny ewentualnych turystów. Od mieszkańców, z którymi miałem okazję porozmawiać, mieszkańców Nieszawy, dowiedziałem się, że miejsce, które pokazuję, czyli centralny tak jakby punkt miejscowości, ma być odrestaurowane za sporą kwotę. Rewitalizacja tego starego rynku może przyczyni się do tego, że w niedalekiej przyszłości zwiększy się liczba turystów odwiedzających to bardzo urokliwe i ciekawe miasto. Wygląda na to, że nie tylko ja w ten leniwy dzień zwiedzam tutaj Nieszawę. Halo, halo, dzień dobry, skąd pan jest? Dzień dobry, z Ciechocinka. Aha, to całkiem niedaleko. Co pan powie ciekawego tutaj o Nieszawie? Bardzo mi się podoba, piękny skansen. Ale może być taki nowoczesny skansen, jak się polepszy trochę życie mieszkańców? No, mam nadzieję, ale chyba się na to nie zanosi. No, trzeba być optymistą. Podobno ma być tutaj rewitalizowany ten rynek. No, możliwe, tego nie słyszałem. O tamie dużo jest mówione, ale też nie jest robione. Znaczy, zobaczymy. No dobra, to nie przeszkadzam. Opuściłem już dawno Nieszawę, zbliżam się do Włocławka. Jestem w miejscowości Lubanie, też położona w bliskiej odległości od Wisły. Jeżeli chodzi o zabytki, te w tej miejscowości nie zachowały się w dużej liczbie do czasów obecnych. Mamy tutaj fajny, ładny kościół, to za chwilę pokażę. Właśnie się do niego zbliżam. No i generalnie za wielu zabytków nie ma, ale za to jest jeden zacny, który znajduje się w katedrze we Włocławku i jest to testament Boguszy z Miecławów, herbu d'oliwa, datowany na 1258 rok dokładnie. Powstał 20 marca, wystawiony właśnie tutaj w Lubaniu, w tej miejscowości. Kim był Bogusza? Bogusza, syn Miecława, herbu d'oliwa, był według pana profesora Janusza Bieniaka najznamienitszym przedstawicielem tego rodu. Posiadał między innymi 25 wsi. W szpitalu dolnym, dzisiaj jest to część Włocławka, prawdopodobnie w 1236 roku wystawił dla klasztoru cystersów z lądu szpital Hospitale di Sancti Gotardi, który dotował 12
wsiami między innymi. Jeszcze trochę powiem o Boguszy. Otóż Bogusza był możnym i bardzo ważnym urzędnikiem księcia Konrada Mazowieckiego, któremu służył do jego śmierci, śmierci Konrada oczywiście, i z jego ramienia za mną jest kościół, nagranie na spontanie. I z jego ramienia pełnił funkcję między innymi wojewody mazowieckiego, łęczyckiego, był kasztelanem krakowskim, a także wiele innych, nawet nie pamiętam. Później przeszedł na służbę do jego syna Kazimierza I Kujawskiego, z którego to ramienia także był wojewodą łęczyckim. Funkcję tą pełnił trzykrotnie w czasie swojego życia, a także kasztelanem między innymi kruszwickim, a także dobrzyńskim. I teraz jeszcze wrócę do sprawy testamentu. Otóż według ustaleń testamentowych, z zapisu, którego treść znajduje się na pergaminie, właśnie jak wspomniałem, w archiwum katedralnym we Włocławku, cała, nie cała, ale znamienita część spadku dostała się w ręce, przeszła na żonę Boguszy, a po jej śmierci własność posiadłości zapisane w testamencie miały dostać się pod władanie biskupów włocławskich, co tak się też później stało. Obiekcje odnośnie zapisów testamentowych złożyli trzej doliwowie z linii małopolskiej. Z tego co pamiętam, był to Szymon Chwalibóg i Świętosław. I w związku z tym doszło do rozpatrzenia ich apelacji, że się tak wyrażę. Doszło do tego w Zawichoście w obecności księcia Bolesława V Wstydliwego, który to był sędzią w tym procesie, w tej sprawie. Miało to miejsce 9 września 1258 roku. Testament został utrzymany w mocy, więc roszczenia wymienionej trójki nie za wiele dały, chociaż do tej sprawy wrócono jeszcze 100 lat później, w 1350 roku. Ostatecznie sprawę wyjaśnił potomek właśnie tej trójki, która później też usiadła tutaj w okolicy Lubania. Był to Jan z Brzezia, który ostatecznie zrezygnował z roszczeń spraw do Lubania. Był to rok 1350 na rzecz właśnie biskupów włocławskich. Z kolei w 1358 roku wojewoda Jan z Nowogrodu, z Nowogródka koło Nieszawy, tam gdzie dzisiaj byłem, wojewoda łęczycki, zrezygnował także ze szpitala dolnego i górnego poprzez zamianę z opactwem z zakonnikami z Byszewa, z Kujaw, i tam doszło do zamiany posiadłości na dobra położone w okolicach Nakła. W dzisiejszych czasach Lubanie to wioska na Kujawach, licząca około 800 mieszkańców, położona na północy od Włocławka. To także siedziba gminy o tej nazwie, zrzeszającej 25 wsi i podmiotów administracyjnych. Na wschodzie w linii prostej, w odległości około 2 km, płynie Wisła. Jedną z miejscowości wchodzącą w skład gminy Lubanie jest Bodzia i przebiega tam autostrada północ-południe. I tutaj powiem taką ciekawostkę, że w trakcie prac budowlanych związanych
z konstrukcją autostrady natrafiono na relikty czasów minionych, datowanych na X lub XI wiek. Mowa o cmentarzysku. Odnaleziono tam groby ówczesnej elity społecznej, na co wskazywało bogate wyposażenie tych grobów. Wydobyto m.in. dwie srebrne kaptorgi. Co to była kaptorga? Było to ozdobne pudełko, w którym przechowywano amulety lub inne wartościowe przedmioty. Według opinii naukowców badających znaleziska zbodzi, pochowani na odnalezionym cmentarzysku nie pochodzili z okolicy, w której się znajdują.